Jestem gejem, mężczyzną, Polakiem. Jestem osobą zdrową i sprawną i jestem protestantem. Najistotniejszym z tych pięciu określeń mnie jest to, że jestem gejem. To jest trochę tak jak z zupą, że w zależności od tego, którego składnika w danej zupie jest więcej, tak nazywamy tą zupę. U mnie jak więcej jest tego, że jestem gejem, ponieważ to sprawia, że najwięcej moich wyborów życiowych właśnie od tego zależy. Gdzie pójdę, gdzie pojadę na wakacje, z kim się spotkam. Zależy od tego, czy czuję się bezpiecznie jako ja, jako gej. Czy pójdę na randkę, nie wybieram to, czy będzie tam romantycznie, tylko wybieram, czy będzie tam dla mnie bezpiecznie. Na to, że jestem gejem, inni reagują różnie. Mam 34 lata, jestem osobą dorosłą, już sobie poustawiam relacje z ludźmi i raczej spotkam się z tymi, którzy dla których to, że jestem gejem, jest neutralne. Ani nie wiem, nie cieszą się z tego powodu, ani nie jest im przykro, ani nie czują złości. Po prostu traktują to w taki sam sposób jak mój kolor włosów. Nie ma to dla nich żadnego znaczenia. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, w których poznają nowe osoby z siłą rzeczy i wtedy ludzie reagują na to różnie. Ja też nie ukrywam tego, że nie ukrywam swojej orientacji. Ponieważ żyję 12 lat w związku, jakby mam swoją rodzinę i to jest dla mnie tak samo ważne jak rodzina heteroseksualna. I głównym takim miejscem, w którym spotyka mnie dużo przykrości, jest oczywiście przestrzeń publiczna i to jest coś, co czasami sprawia, że nie mam ochoty żyć. Są takie dni. Bo znaczy to może przesada, ale czasami są po prostu takie momenty, w których sobie myślisz, kurczę, nie mam ochoty już żyć tutaj, gdzie jestem, bo poziom agresji skierowanej do mnie jest tak duży, że mnie to bardzo przytłacza. Czuję się, jakby nagle spadł na mnie tonowy kamień, który przygniata mnie do ziemi. Była taka sytuacja, że to było jakieś dwa miesiące temu, zresztą sobie starówką warszawską z moim partnerem. No i było tak dosyć chłodnawo. Więc stwierdziłem, a ja byłem dosyć tak koszulkowo tylko ubrany i była mi chłodna, to mówię, chodź, tak bliżej będziemy szli, to trochę się ogrzeje. I było na starówce, to było jakoś wieczorem, mnóstwo ludzi. I nagle okrążyła nas grupa młodych ludzi, bardzo młodych. To byli może gimnazjaliści, może pierwsze klasy szkół średnich, ponad, nie wiem, co się mówi, ponad gimnazjalnych, którzy zionęli do nas taką nienawiścią, taką, chcieli nas pobić. Znaczy, gdyby nie to, że było mnóstwo ludzi dookoła, ale też nikt nie reagował. Ja wierzę w edukację. Ale w edukację, która się opiera o doświadczeniu, przeżywaniu i rozmowie, i dialogu. I wierzę w to, że taka edukacja jest w stanie zmienić postawy. Ale to musi być edukacja, której celem jest zmiana postaw, znaczy której celem jest wpływanie na postawy ludzi, młodych ludzi. I tylko to ma sens, bo przepisanie do zeszytu 1000 razy zdania szanuj innych albo, nie wiem, bądź tolerancyjny, cokolwiek znaczy to słowo tolerancja, jakby nie wpłynie na postawy. To nie będzie coś, co ja będę wiedział, jak zareagować w tej sytuacji, co znaczy okazać szacunek innym. Szacunek wtedy okazać, kiedy ja się z daną osobą nie zgadzam albo nawet nie podzielam jej poglądów, ale z racji tego, że ta osoba czuje, jestem zmuszony niejako swoją kulturą osobistą, swoim wychowaniem, z tym, że też jestem człowiekiem, też, że czuję, że jestem zmuszony okazać jej szacunek. Wydawało mi się dawno temu, jak miałem 20 parę lat, że jak będę miał 30 parę lat, czyli tyle ile mam, to będę żył w wspaniałym świecie, ponieważ ci młodsi ode mnie będą bardziej otwarci, będą szczęśliwsi, będą bardziej robić coś razem, będą mniej egoistyczni i
jakby nie będą agresywni. Wydawało się, że to będzie nowe pokolenie nadziei. I teraz mam 34 lata i to, co mi towarzyszy w spotkaniach z młodymi ludźmi na ulicy, to jest strach. Chcę, żebyś wiedział, że moje szczęście, szczęście moich przyjaciół, mojej rodziny, zależy od tego, jakim jesteś.